Mucha na rakiecie. Dzisiaj przygotujcie sobie sztywny papier w formacie A4 w dwóch sztukach i w formacie A3 w jednej sztuce. Tak, ja mam przygotowany taki duży blok kartonowy z dekoracyjnymi papierami, ale równie dobrze możesz przygotować to z kolorowego, sztywnego papieru i wybieram muchę. Nasza mucha poleci w nasz kosmos wyobraźni. Tak, wyrywam sobie karton i za chwileczkę zrobię z niego rulon. Zszyję go zszywaczami, tak jak przy naszej lunecie. Tak, i przygotuję sobie jeszcze papier A4, który powycinam na dole w takie paseczki. To musi być raczej sztywny papier, bo on nam później będzie trzymał naszą rakietę w pionie. I kiedy wytniesz tak, potem odrysowujesz kółeczka na drugim sztywnym papierze, wycinasz je. Ja przygotuję sobie jeszcze jedne frędzle. I mamy gotowe kółeczka, wycięte, pofrędzlowane. I spinamy wszystkie rulony teraz w takie walce. Jak zwykle używam do tego zszywacza. Możecie sobie też pomóc taśmą klejącą albo klejem. I starasz się, żeby rulon rakiety, to jest ta główna część, ten okrąg, który powstaje po złączeniu papieru, był dokładnie taki sam jak te kółeczka, które odrysowaliście. I podobnie łączysz później papier z frędzlami, też na taką samą średnicę rulon, żeby on nam się swobodnie schował w rakiecie. Tak, ja go jeszcze wzmacniam, później go troszeczkę przykleję, żeby ta rakieta była stabilna. Tak, i mamy główną część rakiety z muchą. Teraz zrobię rulonik, który będzie naszym napędem rakiety. I też go sobie muszę tak dopasować, żeby on pasował, żeby można było go bez problemu do środka włożyć i przykleić. Tak, i bierzemy zszywacz, zszywamy. Tak, mocujesz zszywaczami jeszcze rulon, który będzie napędem rakiety. Sprawdzasz, czy pasuje. Wyginasz paski, żeby później stabilnie twoja rakieta mogła wystartować. I robisz stożek, który będziesz używać na
górze rakiety. Musisz go sobie odmierzyć tak, żeby pasował do wielkości Twojego okręgu, tego głównego trzonu rakiety. I zszywasz zszywaczami. Możesz jeszcze podoginać paski, te, które wycinaliśmy. I już wszystkie elementy rakiety mamy gotowe. Pozostało nam jeszcze sklejenie. Ja sobie jeszcze przygotuję kółeczka do kolejnej rakiety. Możecie zobaczyć w przyspieszonym tempie, jak to robię. I mamy teraz naszą rakietę. Bierzemy klej biurowy i sklejamy wszystkie trzy elementy rakiety. Pomagacie sobie rączką od środka rakiety, żeby troszeczkę docisnąć klej, żeby on mógł się tam rozmazać. I podobnie z górą rakiety, z naszym stożkiem, który jest na samej górze. Musi być przymocowany. I teraz te nasze frędzle służą już nie jako dekoracja, tylko jako element konstrukcyjny. Będziemy je po prostu przyklejać od środka do rakiety. Musicie uważać, żeby zbyt dużo kleju nie wpuścić, żeby się później nie wybrudzić. Frędzle są dosyć krótkie. I znowu sobie pomagasz jedną ręką ze środka rakiety. Chowasz frędzle do środka i później przyklejasz je do ścianek naszego głównego walca, głównego trzonu tej rakiety. Oczywiście troszeczkę trzeba tutaj zaczekać, żeby klej wysechł, bo on dopiero łapie tak po kilku minutkach, więc warto w to przez ten czas po prostu dociskać do ścianki. No i za chwileczkę nasza rakieta jest gotowa do wystartowania w kosmos. Oczywiście jak chcecie się już nią w pełni bawić, to musicie zaczekać, aż wasz klej wyschnie do końca, żeby wszystkie elementy trzymały się razem. Tak. Właściwie rakieta jest gotowa. Oczywiście potrzebuje trochę czasu, żeby doschła, żeby nasz klej doschł, żeby to wszystko się wzmocniło. O tym zawsze pamiętajcie na koniec, że jeżeli używacie kleju, to jednak trzeba się uzbroić w cierpliwość. I właściwie na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam przepięknych lotów w kosmos Waszej wyobraźni i widzimy się po takim powrocie z kosmosu w przyszłym tygodniu.